Co się stanie, jeśli w GTA 4 nie będziemy mieć wystarczającej ilości gotówki na opłacenie kursu taksówką? Normalnie taksówkarz naliczy opłatę w zależności od przejechanego dystansu, a płacimy za kurs dopiero wtedy, kiedy dojedziemy na miejsce. Jeśli nie będziemy mieć przy sobie gotówki, kierowca już na samym początku wyrzuci nas z taksówki. Co ciekawe, jeśli będziemy mieć przy sobie tylko $10 i wybierzemy miejsce, które przekracza ten budżet, co prawda będziemy mogli jechać, ale gdy tylko przekroczymy kwotę, którą posiadamy, taksówkarz od razu z nas nie wyrzuci.